Przypomnę Państwu, jeżeli ktoś z Państwa się zagubił, otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo Państwu dziękuję. Głosowało 456 posłów, za 237 posłów, przeciw 10, wstrzymało się 209 posłów. W tej sytuacji ogłaszam przerwę w obradach zgodnie z wnioskiem pana posła Stefana Krajewskiego i rozumiem, że po tej przerwie minuta przerwy. A po tej przerwie, panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć? Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Widzę w bardzo jasny sposób, że zamierzają państwo kontynuować procedurę, którą rozpoczęliście na poprzednim posiedzeniu tej Izby, czyli nadużywania artykułu 186 regulaminu Sejmu, w sprawie której jest już uchwała Prezydium Sejmu. Zasięgnąłem opinii nie pięciu, ale trzech prawników, którzy w jasny sposób dają do zrozumienia, jak przepis ten powinien być interpretowany. Panie pośle Suski, teraz jest przerwa. Rozmawiamy, to miłe. Na komisji regulaminowej. Wznawiam obrady. Drodzy Państwo, to nie ja, ale to Wy przed obliczem milionów Polek i Polaków dzisiaj pokazujecie, jak wygląda parlamentaryzm. Następny do zgłoszenia wniosku formalnego zgłosił się pan Michał Wawer z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle.